Siemasz. Siemano, siemano. Chciałem wam tylko powiedzieć jedną rzecz krótką, żeby po prostu zakończyć te wszystkie jakby spekulacje na mój temat i tak dalej. Rozmawiałem z prawnikiem z wytwórni Goldman Music, która jest zainteresowana wydaniem mnie i na Niemcy, i na Hiszpanię, i na Polskę i tak dalej. Jakby ktoś nie wiedział, to jest label Hatara. I ten prawnik powiedział, że żeby to wszystko po prostu zakończyć i uspokoić elegancko, oddać im po prostu płytę, 12 numerów. Zanim ta płyta wyjdzie, to prawdopodobnie ja będę prosił o to, żeby oni ściągnęli z neta te disy i to wszystko. I żebyście też wiedzieli, że ten album uliczny, który mam zamiar zrobić teraz w najbliższych dniach, już pierwsze dwa numery mam napisane. Dziś z rana wstałem i po prostu napisałem dwie petardy. Płyta będzie w stylu tatuażyka. Płyta będzie w stylu Buby PNL-a, żeby nie było potem, że a, no bo on kopiuje i się inspiruje, to od razu wam wprost mówię, że to będzie po prostu muzyka w stylu francuskim. Będzie to muzyka, którą będzie można słuchać w aucie. Będzie to muzyka nie taka ciemna, ciężka jak Czary Mary lub Phoenix. Po prostu będą to, też jak chodzi o treść, oczywiście, że to będą ciężkie treści nadal i tak dalej. Będzie to uliczne, ale płyta będzie po prostu... To nie jest tak, że ja po prostu teraz rum, rum, roli, rum, 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 roli, rum, rum, no odpierdol się, albo Gucci gang, jestem prakę Gucci man, Gucci, Gucci, Gucci gang, jestem takie Gucci man. Takiego czegoś ja nie nagram, z racji takiej, że szanuję was. Nie dostaję od nich żadnej zaliczki za to, dlatego teraz to zrobię w prosty dosyć sposób. Nagram to w technice nagrywania. Oczywiście, że nagram to na autotunie, bo to będzie w większości śpiewane, ale nagram to w stylu Drake'a, w stylu The Baby, czyli że jeden ślad główny, jeden ślad adlib i refren na dwóch śladach. Że to nie będzie jakiejś kurwa większej matematyki w tym i po prostu dosyć szybko to nagram i oddam wam zajebisty produkt. Płyta się będzie nazywała King Sento, bo gram tą grę jak Nintendo. I mam Big Pento Glock 17 Fiat 600. My na parkiecie latamy po fecie. Ktoś napisał dobrze. Zrobimy to w tym stylu. Zrobimy to w stylu bardzo prostym. Łatwo do słuchania. Zresztą tatuażek też był w tej formie napisany. Także mi się wydaje, że ludziom to nie przeszkadzało. Już teraz pokazałem skille na Czary Mary, pokazałem skille na Feniksie, więc King Sento może być o niemal po prostu drippy i trochę real talku na melodyjnych bitach. No, także ten, chciałem to tylko powiedzieć, że będzie płyta King Sento wydana przez Step. Dwa klipy też będą wydane przez Step. Ja już będę wywiązany wtedy z umowy i będę mógł sobie normalnie tutaj działać na miejscu. W ogóle pozdro dla moich ziomków, braci, do Michała i do Kuby, którzy nadal we mnie wierzą i będziemy razem. Nawet jeżeli podpiszę w tym Goldmanie, to tak czy siak Sicarius robimy we trzech. Wydajemy tam Lamaj, ruszamy z merchem. Prawdopodobnie Nitrodzieniak nam pomoże ze sklepem i tak dalej, z magazynowaniem artykułów, więc merch Sicarios będzie dostępny też cenowo dla wszystkich. Sicario Kultura już będzie brandem premium, coś pomiędzy Hugo i Emporio Armani czy Armani Exchange'em. Zobaczymy jeszcze, jak to cenowo zrobimy, ale po prostu będą to repki, będą jakieś tam t-shirty z jakimiś kamyczkami i tak dalej, wstawkami, jakieś feniksy w czarnych kurwa kamieniach Swarowskiego i tak dalej, na niebieskich, jakichś granatowych, obcisłych koszulkach. Będzie to moda, którą by nawet Lacrim z Francji by założył, także w dobrym guście wszystko spodoba wam się to, prawdziwy taki streetwear. Także ja już teraz po prostu już powiedziałem, dobra, chuj z tą walką, kurwa, ja chcę w końcu wydawać normalnie muzykę, więc oni walczą też o swoją rację, jakby może nawet jeżeli jej nie mają, po prostu prawda zawsze leży gdzieś po środku. Ja też nie odpuszczam, także po prostu teraz nagram te 12 numerów, dam wam ten King Sento. I do wszystkich polskich raperów, którzy by chcieli wystąpić, znanych polskich raperów, możecie do mnie pisać na DM. Na pewno znajdzie się jakieś miejsce na jakiś feat.
Ja tak nie mam zwyczaju, żeby pisać po ludziach, ale jak ktoś będzie chciał być na tej płycie, jedyna osoba, którą zapraszam, to Dicho.